Identyfikator podmiotu SCP-048. Klasa podmiotu. Brak. Szczegóły w opisie. Specjalne czynności przechowawcze. Desygnacja SCP-048 jest nieczynna w tym katalogu. Żaden przyszły obiekt SCP nie może zostać przypisany do tego identyfikatora. Opis. SCP-048 od dawna postrzegany jest jako przeklęty numer SCP, gdyż wszystkie podmioty otrzymujące te desygnacje wkrótce zostają zniszczone, zneutralizowane, ukradzione itd. Zwykle wina nie leży po stronie żadnego z pracowników. Co więcej, personel przydzielony do SCP-048 50% przypadków częściej przepadał z powodów śmierci, rozczłonkowania i procedur dyscyplinarnych. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy numer 048 w istocie przejawia właściwości paranormalne, ale w związku z przesądami, które łączą się z mniejszym podmiotem, zakazuje się katalogowania artefaktów pod tym numerem, celem stabilizacji moral personelu. Dodatek pierwszy. To jest po prostu śmieszne! Udowodnię wam, przesądnym dupkom, że jesteście po prostu cipkami. Ograniczenie nałożone na SCP-048 zostają w tym momencie anulowane, a niniejsza desygnacja nałożona na... Dr. Cortez. Dodatek drugi. SCP-048 został nad ranem przypadkowo wyrzucony do kubła na śmieci, przez co zaginął. W niezależnym wypadku ręce doktora Corteza zostały drastycznie amputowane przez mikser w stołówce. Blokujemy desygnację SCP-048. O5-11. Dodatek trzeci. Desygnacja została ponownie usunięta z archiwum. Tym razem z powodu niezrozumienia, iż coś takiego jak wampiryczna łódź nigdy nie istniało, a co pewniejsze, nigdy nie zostało zabezpieczone przez fundację. Obecnie sądzimy, że do pomyłki doszło, kiedy naukowiec o niższym stopniu upoważnienia dokonał próby zapisania swojego fanowskiego pomysłu na opowieść na swój dysk twardy. W zamian nadpisał slot zarejestrowany dla SCP-048. Naukowiec został tymczasowo odsunięty od wszelkich prac związanych z przydziałem archiwalnym. O5-11.